Szanowni Państwo, hala Arkadiusza Gołasia Ostrołęka, a naszym gościem Michał Śpiczko, prezes Polskiego Związku Kabaddi. Tak, prezes, prezes i grający zawodnik, miło mi. I grający zawodnik, no właśnie, Kabaddi to jest sport, który w Polsce cały czas dopiero się rozwija. Chciałem zapytać, jak to się wydarzyło, że ty się tym w ogóle zająłeś? Dlaczego nie piłka nożna, dlaczego nie siatkówka, dlaczego Kabaddi? No to bardzo dobre pytanie. Ja w piłkę nożną grałem tylko jak byłem mniejszy, a dosyć dużo czasu poświęcałem na pływanie na kajakach. Jestem z Augustowa, niedaleko. I tam bardzo długo pływałem na kajaku, chyba przez 6-7 lat, dlatego byłem troszeczkę silniejszy. I w piłce nożnej nie mogłem tej siły wykorzystać, więc przerzuciłem się dosyć szybko na koszykówkę, a później na futbol amerykański, w którym siedziałem, no nawet można powiedzieć, że trochę jeszcze siedzę przez 10 lat. Grałem w dwóch klubach, na początku w Warsaw Eagles, a później w Lowlanders Białystok. No i przez te 5 lat się rozwijałem jako zawodnik. W roku 2015 byłem już całkiem dobrym zawodnikiem, który dostał wtedy ofertę spróbowania nowego sportu, jakim jest Kabaddi. W futbolu amerykańskim jest dużo kontaktu, jest dużo powaleń, jest dużo taklowania, więc ten sport wymaga siły, refleksu, zwinności. W tym sporcie się bardzo dobrze czułem. I w tym samym momencie, w roku 2015, powstawała Liga Pro Kabaddi, zawodowa Liga Pro Kabaddi w Indiach. Nowy produkt marketingowy robiony przez duże stacje telewizyjne. I zostałem ja jako jeden z pierwszych Polaków zaproszony do draftu. Jako jeden z pierwszych Polaków i też Europejczyków zaproszony do draftu i byłem osobą wybraną, która pierwsza pojedzie do Indii i spróbuje tego nowego sportu. Właśnie uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo gdzieś tam w tym cyklu przygotowywania się do tej naszej rozmowy to zdecydowanie niewielu Polaków może poszczycić się tym, że było gdzieś tam powiedzmy w tej sytuacji w Indiach, zrobiło karierę, a jeszcze przy okazji mówisz, że to jakby nie była twoja inicjatywa, w sensie wyjścia z inicjatywą, żeby dołączyć do sportu, czy dołączyć do dyscypliny Kabaddi, ale to była oferta, którą otrzymałeś od kogoś z zagranicy. Jak to wygląda? Czy to oni śledzą naszą ligę i wybierają osoby? Jak to wtedy się zadziało? Po pierwsze, mam nadzieję, że to szybko się zmieni, że nasi zawodnicy coraz częściej będą pojawiali się w ligach zagranicznych. O tym też możemy porozmawiać. Wiadomo, że Indie to jest największa liga, największe kontrakty, największa liczba widzów, zespołów i najbardziej profesjonalne granie, ale też teraz najprawdopodobniej też za miesiąc będę wyjeżdżał do Wielkiej Brytanii, żeby tam startować z ligą z BBC i mamy zamiar właśnie też zagrać kilkoma polskimi zawodnikami w tej lidze. Jeżeli chodzi o moje dołączenie do tej drużyny, no, trzeba przyznać, że Kabaddi jest bardzo popularnym sportem, ale nie w tym regionie świata. To jest sport super popularny w Indiach, w Bangladeszu, w Pakistanie, w Iranie i tam tamtejsze ligi są najbardziej popularne. Ale włodarze Ligi Pro Kabaddi wiedzieli, że chcą rozpropagować sport na cały świat i szukali nowych, można powiedzieć, talentów, osób, które będą się sprawdzały w Kabaddi. Szukano osób z innych sportów kontaktowych, wymagających też przygotowania fizycznego, bo takie też musi być w Kabaddi. No i szukano po prostu przez skautów, odzywano się do różnych osób i ja trafiłem do tej ligi. Tak to wyglądało. Okej, wspomniałeś, że jest to bardzo popularny sport na Bliskim Wschodzie. I teraz pytanie, czy to jest coś a la sport narodowy w tamtym regionie? Bliski Wschód, tak. To jest sport numer jeden w Bangladeszu. I to jest sport narodowy. I jeżeli są obchody, to też ciekawostka. W tamtym roku, w 2021, byliśmy w Bangladeszu zaproszeni przez ministra i przez prezydenta Bangladeszu na obchody 50-lecia niepodległości. I to był bardzo duży event. Zapraszano zespoły z różnych części świata, z Europy, my jako najlepsi zawodnicy z Europy, z Kenii. Więc to jest numer jeden w Bangladeszu na 100%. I w Indiach jest to super popularne. To cały czas bije się oczywiście z krykietem, bo krykiet jest sportem, który jest rozwijany już od kilkudziesięciu lat, no ale już Kabaddi drepcze po piętach dla krykieta, więc to są
sport jest na takim poziomie jak u nas piłka nożna. W takim sensie, że największe kontrakty sportowe są podpisywane przez tych zawodników. Czołowi zawodnicy są na wielkich plakatach, banerach. Mhm. To są takie prawdziwe gwiazdy sportu, które z tego żyją, mają kontrakty reklamowe. To jest profesjonalny, prawdziwy sport. Fantastycznie. Nawiązałeś do tego, że wyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii, żeby robić ligę, której patronem medialnym będzie BBC. Bardzo możliwe. Okej, załóżmy, że to się stanie. Mhm. Bardzo ci tego życzę przy okazji. Powiedziałem bardzo możliwe z tego względu, że żyjemy jednak w czasach tych covidowych i to jednak cały czas może się zmienić, ale to już są jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie rozmów. Okej, do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że wsparcie tak potężnej telewizji, jaką jest BBC, takiego giganta medialnego, można by powiedzieć, powinno gwarantować sukces w sensie docieralności do widza. I teraz powiedziałeś o tym, że pojedziesz tam razem z zawodnikami z Polski. Mhm. Czy wy zamierzacie stworzyć tam oddzielną drużynę? Nie, będziemy na pewno, to jest liga brytyjska, my będziemy tylko zawodnikami w zespołach. Czyli po prostu dostaniecie angaż, tak? Jakiś kontrakt po prostu. Tak, dostaniemy kontrakt i będziemy tam grali, trenowali z zawodnikami. Wygraliśmy w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, Mistrzostwa Europy po raz kolejny. Więc no jesteśmy chyba czwarty raz z rzędu mistrzami Europy. No jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, więc zabiegają o nas te ligi. Więc no mam nadzieję, że też i zawodnicy, bo trzeba pamiętać, że my nie jesteśmy w 100% zawodowcami z tego punktu widzenia, że zarobkowo, tak? Niestety nie możemy się utrzymywać z uprawiania sportu. Jest bardzo trudne w ogóle utrzymywać się ze sportu tylko. I to nawet w piłce nożnej. Człowi na pewno znasz wiele historii zawodników grających w kadrze piłki nożnej, którzy musieli sobie dorabiać. Więc dla nas to jest pasja, ale którą bardzo poważnie też traktujemy. Więc mam nadzieję, że i zawodnicy będą mogli połączyć swoje obowiązki, które mają, bo to są często też studenci, w większości są to studenci i pracę. COVID nie pomaga, bo jeżeli byłaby możliwość tylko polecenia tam, zagrania, to jeszcze by było łatwiej. Pewnie będziemy musieli zostawać na troszeczkę dłużej, no tak. Ale wygląda to bardzo fajnie, tak? Bardzo fajnie. Okej, bo wspominałeś o Mistrzostwach Europy. Mhm. Które wygraliście w Cuglach. No tak przynajmniej to wygląda, jeśli chodzi o wynik. Wiadomo, czasami wynik nie odzwierciedla tego, co faktycznie dzieje się na boisku, ale zakładam, że w waszym przypadku akurat tak było. Po prostu zmiażdżyliście swoich rywali, nazwijmy to po imieniu. I nawiązując jeszcze do twoich występów w kadrze, to ty jesteś kapitanem kadry przy okazji. Tak, no ze względu też na już jestem pewnie coraz mniej fizycznie dominującym zawodnikiem. Jednak to jest doświadczenie, no mam bardzo duże. Ale teraz już moja pozycja nie jest już taka nienaruszona, w sensie takim, że wydaje mi się, że nowi zawodnicy coraz częściej będą wchodzić. Też chcemy dawać jak najwięcej możliwości ogrywania się nowym zawodnikom, więc no, coraz więcej osób walczy też o kadrę. Zaraz będziemy grali Mistrzostwa Polski. Też nie jest łatwo się dostać do pierwszego składu w drużynie, więc w kadrze jeszcze jest trudniej. Więc taka naturalna rywalizacja jest według mnie czymś bardzo fajnym. To jest coś bardzo też budującego. Okej, zanim do Mistrzostw Polski, zanim do tego, kto tak naprawdę ma papiery na granie w kabaddi, bo o to chciałbym cię bardzo zapytać. Chciałbym jeszcze dopytać odnośnie właśnie tego, o czym powiedziałeś, czyli łączenia swoich obowiązków, nazwijmy to zawodowych, ze sportem. Bo w sytuacji, w której będziesz jeździł do Wielkiej Brytanii, siłą rzeczy będziesz musiał, no nie wiem, w mojej sytuacji musiałbym po prostu wziąć urlop u siebie w pracy, powiedzmy, dajmy na to. A jak ty to będziesz rozwiązywał? No ja mam taką dużą, no taki duży plus, że ja pracuję zdalnie i jeszcze pracuję w swojej firmie, więc, więc musiałbym się spytać prezesa firmy, czyli siebie, więc no, to łatwe. To będzie dosyć szybka decyzja, ale trzeba pamiętać, że no ja mam pracę zdalną, więc ja mogę po prostu się przenieść z dnia na dzień tak naprawdę do innego miejsca, tam mogę cały czas normalnie pracować, zrobić trening wieczorem, no i mieszkać w Glasgow, w Edynburgu czy w Manchesterze. I wszystko jest okej. I wszystko jest okej, nie koliduje to aż tak, no wiadomo, że będę trochę mocniej zaangażowany w inne rzeczy,
No ale ja będę grał w lidze, jakbym nie był zawodnikiem, to pewnie w weekendy bym spotykał się ze znajomymi, więc zainwestuję po prostu czas troszeczkę inaczej. Jasne. Wspominałeś o tym, że twoje warunki fizyczne, nazwijmy w ten sposób, już jakby nie pozwalają ci być tą wiodącą postacią, natomiast bardzo istotną rolę gra doświadczenie. Mhm. I teraz właśnie pytanie. Wiadomo, że zawsze mądrze stać, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. I teraz pytanie jest następujące. Jak to wygląda z punktu widzenia zawodnika kabaddi? Kogo wy poszukujecie? Kto będzie nadawał się do bycia zawodnikiem? Na pewno to są osoby, które lubią sporty kontaktowe, sporty dynamiczne, gdzie dużo się dzieje, więc zapaśnicy, ludzie, którzy walczą, świetnie się do tego nadają. My bardzo mocno oparliśmy pierwszą kadrę Polski o zawodników futbolu amerykańskiego, czyli osoby, które no, lubią zderzenia, lubią tę szybkość gry, lubią tą taką dynamikę i rozładowanie tej energii na końcu. Mi tego osobiście trochę brakowało w piłce nożnej, bo ja lubiłem się trochę przepchnąć, trochę takiej agresji mieć i w ten dozwolony sposób tą agresję, jakąś tą energię z siebie wyrzucać, więc to są osoby, które... Chociaż też trzeba przyznać, że mamy kilku chłopaków, którzy przeszli z piłki nożnej, ponieważ mają świetny footwork, czyli szybko ruszają się nogami, mają bardzo dobrze się, zmieniają kierunek biegu, więc takie przygotowanie fizyczne, sprawnościowe, bycie też gibkim, elastycznym jest bardzo ważne. Ale jako główną cechą chyba bym powiedział, że główna cecha jest to refleks. Trzeba umieć bardzo szybko zareagować na to, jak poruszają się przeciwnicy. Więc taki bardzo wysoki refleks, który trzeba mieć w boksie, w takich sportach jak zapasy też, tak? Mhm. Bo tu pomyślmy o tym, jak się wchodzi w nogi, rzuca się, łapie kogoś i powala. To są na pewno bardzo fajne, kluczowe aspekty fizyczne, ale jeżeli chodzi o aspekty też mentalne, no to jest jakby druga część. To jest bardzo fajne, bo może być bardzo dużo różnych typów zawodników. Niektórzy są, no na przykład za szybko chcą, tak? Czasami trzeba umieć się wycofać, poczekać. Są typy zawodników, którzy na przykład w ataku tylko czekają na błąd obrońcy, bo widzą, że no ten to zaraz pójdzie w takla i będzie chciał po kogoś powalić. I on czeka, kusi. No i ta osoba, która jest w obronie, mówi: dobra, nie wytrzyma, bach i błąd. Więc to jest dużo też takiej gry mentalnej. Jest kilku zawodników w lidze pro kabaddi, którzy słyną z tego, że wchodzą na boisko i wszyscy wiedzą, że oni będą atakować i tak kogoś złamią psychicznie, że popełni błąd. Więc to jest właśnie ciekawe, że są różne te techniki. Są zawodnicy niżsi, ale bardzo szybcy. Są zawodnicy, którzy są na przykład twoich wymiarów, czyli są wysocy, z dużymi zasięgami. To też jest jakby bardzo duży atut. Jasne. Kusi mnie o to, żeby zapytać o kontuzjogenność tego sportu. Czy dużo macie wypadków, czy statystycznie nie? To jest bardzo ciekawe zagadnienie kontuzjogenności, które też ostatnio poruszałem z moim kolegą ortopedą. Bardzo ciężko jest zdefiniować kontuzyjność, tak już odpowiadając profesjonalnie. Wydaje mi się, że jej nie ma aż tak dużo. Może, nie wiem, czy widać na kamerze, trochę nos mój, może mówić trochę co innego, ale no, tak zdarzają się jakieś uderzenia delikatne. Ja mogę porównać to na pewno do futbolu amerykańskiego, bo w futbolu amerykańskim też dużo grałem, 10 lat, więc to jest doświadczenie. I no, mogę powiedzieć, że jest to sport bezpieczniejszy. Bo pomimo tych uderzeń, które mamy, my mamy mniejsze boisko, gdzie margines błędu jest nieduży i nie ma takiej możliwości, że ktoś się rozpędzi i ciebie uderzy. Tak? W piłce nożnej to jest bardzo duży problem, szczególnie na takim półzawodowym szczeblu, gdzie jest osoba, która chciałaby zrobić wślizg i ten wślizg nie wchodzi i może się rozpędzić. U nas to boisko jest dużo mniejsze, więc nawet jak są uderzenia, to są uderzenia po jednym kroku, po dwóch krokach, więc ta siła nie jest jakby taka maksymalna. W futbolu był taki problem, że jak ja się odwracałem, żeby złapać piłkę, biegłem no powiedzmy 30 na godzinę, nie wiem, tam Usain Bolt biega 45, to powiedzmy ja biegłem 30 i drugi zawodnik biegł 30 i jak my się zderzaliśmy, to było 60, tak jakbym biegł w ścianę na 60 na godzinę, to już jest, dlatego mieliśmy kaski, żeby chroniły nasze życie, a nawet nie zdrowie, więc to...
Wydaje mi się, że to, jeżeli osoba jest dobrze przygotowana fizycznie i nie popełnia głupich błędów, po prostu takich, że a dobra, zobaczymy jak tam będzie, to nie będzie. Ja zawsze, jak miałem jakieś kontuzje, jakoś tam naderwany palec wybity, czy tam ścięgno naderwane, to były tylko w takich momentach, gdzie myślałem, a dobra, już tam już za 15 minut koniec meczu. I to takie rozluźnienie wchodziło i zawsze, a palec, albo coś tam się, albo tutaj. No to też mi się wydarzyło na nagraniu na 50%. Więc jeżeli jest się skupionym, to te kontuzje są dużo rzadsze, bo wszystko zależy od ciebie. A w sportach takich, gdzie jest ta większe boisko, możliwość rozpędzenia się, nie zawsze wszystko zależy od ciebie. Okej, zamykając temat tych debaty na temat fizyczności, na temat tego, kto może przyjść grać, kto nie może. Przejdźmy do następnego. Liga. Dlaczego musisz jechać grać w Wielkiej Brytanii, a nie na przykład w Polsce? Czy tutaj u nas takie coś jak liga nie funkcjonuje jeszcze? To raczej nie, że musisz jechać grać w brytyjskiej lidze. Okej, tylko bardziej chcesz. Chodzi o to, że to jest druga możliwość. Tam są fajne też... walczymy o te możliwości kontraktów, tak? I Liga Brytyjska jest ligą bardziej rozwiniętą. Tam jest dużo więcej Hindusów, którzy mają pieniądze, którzy mogą... No, trzeba pamiętać, że sport to też jest w jakiś sposób, w jakaś forma biznesu. To musi to się jakoś spinać, żeby byli sponsorzy, reklamy, też pieniądze za hale, za granie zawodników, tak? I w Wielkiej Brytanii kabaddi jest dużo bardziej popularny ze względu na dużą liczbę Hindusów w tamtym regionie. U nas w Polsce jest to dopiero początek. Może się też pochwalę takim fajnym wydarzeniem, bo dzisiaj, kilka godzin temu miałem spotkanie z panią ambasador Indii. W tym roku, rok 2022 jest rokiem 75-lecia uzyskania niepodległości przez Indię. Więc my planujemy bardzo dużo wydarzeń związanych z kabaddi i mam nadzieję, że taka liga regularna, którą będziemy ruszy już niebawem. Mieliśmy pierwsze próby rozpoczęcia ligi już 2 lata temu, aczkolwiek wszystko się zepsuło ze względu na COVID. Sport się bardzo szybko rozwija. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy będziemy mieć regularną ligę. Na razie my robimy eliminacje i turnieje finałowe wyłaniające mistrza Polski. Ja jestem dumny z całego zespołu i z osób, które grają. Wydaje mi się, że my zrobiliśmy ogromny krok do przodu, szczególnie w trudnym, bardzo trudnym okresie dla rozwoju sportu, jakim jest okres covidowy. Więc to można powiedzieć dalej, dlaczego zawodnicy chcieliby jeździć do Pro Kabaddi. No bo w Pro Kabaddi można zarobić 1 000 000 zł, tak? Jak ktoś by był dobry, no to jest odpowiedź, tak? Nie dość, że możesz przeżyć jakąś bardzo ciekawą przygodę życia, zwiedzać całe Indie, być tam gwiazdą sportu i zarobić 500 000. Ja bym wolał pewnie tam niż grać w polskiej lidze. Więc jak się jest zawodnikiem, który to traktuje bardziej poważnie i myśli o tym, że może tak żyć, no to powinien się rozwijać i iść coraz wyżej. Okej, wspominałeś o Mistrzostwach Polski. To są drugie Mistrzostwa Polski, które już niebawem 29? Tak, 29 stycznia odbędą się tutaj na hali Arka Gołasia imienia Arka Gołasia. Tak, serdecznie zapraszamy. To są drugie Mistrzostwa, ale zanim do nich, chciałbym zapytać o pierwsze. Jakie wrażenia i wspomnienia po tych pierwszych Mistrzostwach? Czy tam dostałeś to, co chciałeś dostać? Emocje, organizacje, wszystko na takim poziomie, jaki znasz z Indii? No, to już mogę od razu powiedzieć, że do czego się teraz przygotowujemy, to jest dużo większe wydarzenie, robione na profesjonalnej, fajnej hali z profesjonalną ekipą telewizyjną, która to dobrze ogra. Więc jestem pewny, że będą to dużo lepiej zorganizowane zawody i widzę i bardzo budujący jest ten krok albo te 2 kroki, które zrobiliśmy w porównaniu do tego, co mieliśmy w tamtym roku, bo zawody były na dużo mniejszej hali, bez widowni. To był też ciężki rok, trzeba przyznać, tak, że to było bardzo trudno do wykonania. Więc jestem tutaj dumny, że razem ze starostą oraz z prezydentem miasta możemy zaprosić ludzi, kibiców
no być częścią tego fajnego wydarzenia. Rozumiem. Troszkę o tym, co czeka nas już niebawem, tak? Za niecałe, już troszkę ponad 2 tygodnie. Mhm. Co będziemy mieli? Będziemy mieli 4 zespoły. Te zespoły będą grały turniej finałowy. Tak. I jak ten turniej finałowy będzie przebiegał? Turniej finałowy będzie przebiegał w ten sposób, że z tego, nie pamiętam całego harmonogramu, ale będziemy gościli 4 najlepsze zespoły wyłonione na podstawie mistrzostw Polski w kabaddi na plaży, bo takie zespoły dostały eliminację na te zawody w Ostrołęce. Będą to kabady Kurpie, które rozegrają pierwszy mecz jako zespół rozstawiony, bo kabady Kurpie zdobyły wicemistrzostwo Polski i zagrają z Lowlanders Białystok. I drużyna, w której ja gram, Warsaw Titans, która nie jest rozstawiona, będzie grała z rozstawioną drużyną Warsaw Giants. I po prostu tam w harmonogramie, który dołączymy pewnie do tego wideo, można zobaczyć, jak wygląda ścieżka chyba 7 lub 8 meczy, na podstawie których wyłonimy zwycięzcę. Okej, czyli rozumiem, że jeszcze to nie do końca jest ustalone, czy na przykład zwycięzcy pierwszego meczu będą grali ze zwycięzcami drugiego ustalone, tylko ja nie znam szczegółów, ponieważ nie jestem w stanie wszystkiego, jakbym miał kartkę, to mógłbym to dobrze opowiedzieć, ale harmonogram jest rozpisany, wiemy, o której się zaczyna ceremonia otwarcia, jest o godzinie 12, mecz finałowy jest o godzinie 17. Ja jestem z punktu widzenia zawodnika jestem skupiony na sobie i wiem, że pierwszy mecz gram z punktu widzenia zawodnika jestem skupiony na sobie, na swojej drużynie. Dlatego wiem, że pierwszy mecz gramy z Giants. Wiem, jak mniej więcej grają drużyny przeciwne, no i będę robił wszystko, żeby wygrać. Tak? Jasne. No cóż, nie mogę ci życzyć powodzenia, ponieważ będę sercem i głową za lokalną drużyną. Tak, natomiast to, co w takiej sytuacji mówi się, żeby zachować twarz, to przede wszystkim bez kontuzji. Tak, i tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Teraz jeszcze chciałbym ciebie zapytać, bo ja wiem, że to powinno paść prawdopodobnie wcześniej, ale chciałbym zapytać, jakie wyzwania stoją przed prezesem Związku Kabaddi w Polsce? Co jest dla ciebie najtrudniejsze z punktu widzenia jakby zarządzania tą organizacją i przed jakimi właśnie największymi wyzwaniami stoisz? To jest jednocześnie i takie wyzwanie, trudność, ale i coś bardzo fajnego, bo sport jest dosyć nowy i jest nierozpoznawalny za mocno. Tak? To nie jest sport jak piłka nożna, że wszyscy wiedzą, co to jest, więc ta nierozpoznawalność jest czasami czymś trudnym, ale przez to też jesteśmy bardzo czymś unikatowym. Sport ma ogromny potencjał. Bardzo my prowadzimy dużo zajęć dla dzieci, dla trudnej młodzieży też. I tak jak znamy te piękne historie, gdzie ludzie swoją agresję przerzucają na przykład do boksu i boksują się i naprawdę fajnie się. Mike Tyson, świetna książka, przeczytałem w grudniu, polecam. Bardzo ciekawa historia. To tak samo kabaddi jest takim sportem, gdzie można przyjść, rozwijać siebie indywidualnie, ale jest to jednak sport kontaktowy, zespołowy. Więc ta umiejętność też współpracy ze swoimi kolegami z drużyny to jest ogromna wartość. Więc no, takim wyzwaniem dużym jest właśnie budowanie tej rozpoznawalności, ale przez to, że to nie jest tak mocno rozpoznawalne, to jest też ciekawe, więc to jest też jednocześnie wartość. Więc budowa rozpoznawalności i utrzymywanie motywacji. Szczególnie, chyba to 4. raz mówię, trochę głupia się powtarzać. Dlaczego? Ale bardzo dobrze. Że trudne czasy są takie, że ciężej jest znaleźć miejsce do grania, bo szkoły są czasami zamknięte, nie ma dużo ośrodków, które chcą jakieś inwestować w nowe rzeczy, więc to jest taki moment jakby trudniejszy, ale też i jakby budujący z tego punktu widzenia, że te osoby, które przychodzą, to są osoby zmotywowane, które chcą coś dać od siebie, więc ja generalnie jestem bardzo zadowolony z tego rozwoju, z prędkości i dynamiki rozwoju, którą teraz mamy. Więc to dzisiejsze spotkanie z ambasador Indii, ambasada Indii oraz ambasada Sri Lanki są patronem honorowym tego wydarzenia.
Więc my bardzo długo rozmawialiśmy i cały czas rozmawiamy z kadrą z Sri Lanki, żeby tutaj przyjechały. Nie wiem, jakie są jeszcze finalne ustalenia. Na przykład nasz wyjazd do Bangladeszu, gdzie byliśmy w Bangladeszu w marcu, no tydzień przed się dowiedzieliśmy, że możemy jednak jechać, więc to wszystko może się zmienić. Niestety nie możemy tego planować na kilka miesięcy, bo nikt nie wie, czy COVID, czy jakieś choroby, a może ktoś będzie na kwarantannie i wtedy cały zespół jest na kwarantannie. Więc chyba to takie rzeczy. Jasne. Michał, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Już niebawem, 29 stycznia, widzimy się tutaj o godzinie 12 na pierwszym meczu drugich Mistrzostw Polski w Kabaddi. Tak, serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz dziękujemy starostwie oraz Urzędowi Miasta, tym panu prezydentowi szczególnie za pomoc w organizowaniu tych zawodów. I widzimy się już niebawem. Powodzenia. Dzięki. Dzięki.